Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Odmień z Wesołkiem swój ogród. W ofercie kruszywa dekoracyjne, otoczaki, kora kamienna, kostka granitowa, materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Letnia promocja w sklepie Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour. Biżuterię złotą i srebrną u nas kupisz najtaniej. Srebro nawet za połowę ceny. Złoto o 30% taniej. Warto skorzystać już dzisiaj. Komfortowe mieszkania w najwyższym punkcie Kalisza z najczystszym powietrzem. Osiedle Wzgórza Kalisza to mieszkania o zróżnicowanych metrażach, układach pomieszczeń w nowoczesnym obiekcie. Jedno, dwu i trzypokojowe z ponadprzeciętnie dużymi balkonami i terasami, piwnicami w cenie lokalu. Bogata oferta obejmuje lokale w stanie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Oddanie do użytku już w 2017 roku. Wyprzedaże i rabaty nawet do 50% taniej w sklepach firmowych fabryki Haft. W naszej ofercie już dostępna najnowsza kolekcja wiosna-lato 2017. Niezwykle miękkie, przyjemne w dotyku, nie gniotące się. Nasze obrusy dzięki odpowiedniemu doborowi surowców długo zachowują głębokie i wyraziste kolory, nawet po wielu praniach. Są odporne na zabrudzenia i nie blakną na słońcu. Obrusy, firany, zasłony, nawet za połowę ceny. W sklepach w Kaliszu przy ulicy Złotej 40 i Fabrycznej 6. Magazyn miejski we wtorek, 20 czerwca, Witold Torbiarczyk. Rozpoczynamy skrótem najważniejszych informacji. Sygnalizacja na skrzyżowaniu Górnośląskiej ze Staszica. Głównym powodem wyposażenia skrzyżowania ulicy Górnośląskiej z ulicą Staszica w sygnalizację świetlną właśnie jest poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszym. Pożar zabrał im wszystko. Nawet szczoteczki do zębów, to wszystko trzeba było kupić, to są takie artykuły pierwszej potrzeby. Tam nic niestety nie przetrwało. Zamiast Kaliskiej Akademii publiczna uczelnia zawodowa? Jeżeli mielibyśmy się nazywać publiczne uczelnie zawodowe, to byłby to jakiś rodzaj niewykorzystania naszych możliwości. A przed nami szczegóły. Zapraszam. Sygnalizatory już są. Brakuje jeszcze prądu, by skrzyżowanie ulic Górnośląskiej i Staszica stało się bezpieczniejsze. To jedna z tych krzyżówek, na których często dochodzi do potrąceń pieszych, wypadków i kolizji. Stąd decyzja o zamontowaniu świateł, które będą sterowały ruchem. 19 marca 2016 roku, skrzyżowanie ulicy Górnośląskiej ze Staszica. Tego dnia doszło tam do poważnego wypadku. Kierowca wyjeżdżający z ulicy Podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu główną nitką autu. Kierowcy obu pojazdów trafili do szpitala. Sprawca z poważnymi obrażeniami głowy leczony był na oddziale neurologicznym. To jedno z poważniejszych zdarzeń z udziałem samochodów, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach na tym skrzyżowaniu. Scenariusz najczęściej jest podobny, a wszystko przez duży ruch, który sprawia, że chcący wyjechać z ulicy Staszica w Górnośląską muszą długo czekać i często ryzykują, by wepchnąć się przed jadącymi główną ulicą. Problemy z pokonaniem skrzyżowania mają też piesi. Głównym powodem wyposażenia skrzyżowania ulicy Górnośląskiej z ulicą Staszica w sygnalizację świetną właśnie jest poprawa bezpieczeństwa, szczególnie pieszym, którzy mają do przekraczenia aż 4 pasy ruchu, jak również ułatwienie i bezpieczne włączanie się do ruchu pojazdów z wlotów podporządkowanych, czyli z ulicy Staszica. O sygnalizatorach w tym miejscu mówiono od dawna. Urządzenia pojawiły się kilka tygodni temu. Teraz są podłączane do sieci energetycznej. Najprawdopodobniej zaczną działać pod koniec czerwca. Ta sygnalizacja również została włączona do naszego systemu, który się znajduje w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Jest tam pełny monitoring. Jest to sygnalizacja wyposażona w detekcję, stąd takie koszty. Ponadto sygnalizacja ta jest połączona, skoordynowana z pozostałymi skrzyżowaniami w ciągu ulicy Górnośląskiej. Koszty zamontowania sygnalizatorów to 360 tysięcy złotych.
Nowe sygnalizatory pojawiły się także na skrzyżowaniu ulic Serbinowskiej i Młynarskiej. Przez chwilę nawet działały, ale ze względu na złe ich skoordynowanie ze światłami u zbiegu Młynarskiej z alejami Wojska Polskiego zostały wyłączone. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji po sprawdzeniu ustawień nakazał projektantowi i inwestorowi zaprogramowanie sygnalizatorów od nowa. Kiedy będą współdziałały z tymi na sąsiednim skrzyżowaniu, zostaną uruchomione w trybie kolorowym. Przebudowa krzyżówki i montaż na niej świateł to zadanie realizowane przez firmę budującą market przy ulicy Młynarskiej. W pożarze stracili dorobek życia. Pożar bloku przy ulicy Ogrodowej strawił niemal wszystko, co miała rodzina Czerwińskich. Nie zostały nam nawet szczoteczki do zębów, mówi Robert, głowa rodziny. Właśnie ruszyła zbiórka na rzecz Czerwińskich. Potrzeba najzwyklejszych rzeczy, które pomogą im w powrocie do normalnego życia. Akcję organizuje Fundacja Klucz, działająca przy Stowarzyszeniu Samorządny Kalisz i cała społeczność Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu. 5 czerwca po południu mieszkańcy bloku przy ulicy Ogrodowej wrócili już do domu. Ich spokój przerwały krzyki dekarzy, którzy na dachu próbowali ugasić ogień. Płomienie roznosiły się błyskawicznie. Mieszkańcom ostatniego piętra płonący sufit dosłownie zaczął spadać na głowy. 5 rodzinom z 4 piętra udało się uciec, ale ogień zniszczył dorobki ich życia. Jedną z tych rodzin są państwo czerwińscy. W tym miejscu mieszkają, a raczej mieszkali zaledwie rok. Od pożaru minęły 2 tygodnie, ale emocje i wspomnienia są wciąż żywe i bolesne. Wielka tragedia, panika przede wszystkim, płacz żony. Córki na szczęście nie było na miejscu zdarzenia, przyjechała później. No ale obydwie niesamowicie załamane, niesamowicie przejęte. Przyjęły to bardzo, bardzo ciężko. Do dzisiaj się praktycznie, no, można powiedzieć, no, nie mogą pozbierać. Rodzina straciła cały dobytek. Z pożaru udało się uratować tylko dokumenty osobiste i psa. Reszta spłonęła albo nie nadaje się do użytkowania. Czerwińscy w tej chwili wynajmują inne mieszkanie i próbują wrócić do normalnego życia. Nie ukrywam, że jest bardzo ciężko. Kupujemy na razie tylko i wyłącznie te najpotrzebniejsze rzeczy. Mówię tutaj o jakiejś tam bieliźnie, mówię tutaj o rzeczach letnich. No, przyjdzie za chwilę moment, że trzeba będzie to, przyjdzie pokupować się na kolejne pory roku i tego nie mamy. To wszystko będzie od podstaw, to wszystko będzie od nowa, także... Nawet szczoteczki do zębów, to wszystko trzeba było kupić, to są takie artykuły pierwszej potrzeby. Tam nic niestety nie przetrwało. Historia rodziny Czerwińskich dotarła do wolontariuszy Fundacji Klucz, która działa przy Stowarzyszeniu Samorządny Kalisz. Natychmiast ruszyła pomoc. Rodzina, tak jak my wcześniej, funkcjonowała, normalnie żyła i prowadziła swoje życie i gospodarstwo domowe. W tej chwili zaczynają od zera. Od niczego. Postanowiliśmy, że zaczniemy od rzeczy najbardziej potrzebnych. Wiadomo, że państwo nie mają ani kołder, ani pościeli, tych najpotrzebniejszych rzeczy. Fundacja i stowarzyszenie pomagają rodzinie z własnych środków, ale w imieniu Czerwińskich liczą też na dobre serce Kaliszan. Prosilibyśmy darczyńców, wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc i państwu tutaj w tej sprawie, aby dzwonili do nas pod numer telefonu, który będzie podany. Jesteśmy cały czas, że tak powiem, dostępni. Wolontariusze przygotowali listę rzeczy, które są niezbędne do normalnego życia państwu czerwińskim. Spis dostępny jest na portalu faktykaliskie.pl. Osoby, które chcą pomóc, mogą kontaktować się także z Fundacją Klucz i Stowarzyszeniem Samorządny Kalisz pod numerem telefonu 602 594 594. Wolontariusze na bieżąco aktualizują listę, tak by nie trafiły do nich rzeczy, które już otrzymali. Na rodzinę Czerwińskich można też dokonywać wpłaty za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl. Fundacja oferuje też pomoc innym rodzinom poszkodowanym w pożarze na Ogrodowej. W tym wydarzeniu tragicznym ucierpiała nie tylko rodzina państwa Czerwińskich, ale wiele jeszcze innych. Na razie nikt się do nas więcej nie zgłosił. Jeżeli takie zgłoszenie otrzymamy, będziemy starać się w ramach fundacji i zebranych środków również pomagać innym rodzinom. Pozostałe rodziny z Ogrodowej, jeśli potrzebują wsparcia, mogą kontaktować się telefonicznie z wolontariuszami. Stowarzyszenie oferuje rodzinom z Ogrodowej pomoc rzeczową i prawną. W akcję charytatywną na rzecz poszkodowanych włączyła się także cała społeczność Zespołu Szkół nr 10 przy ulicy Podmiejskiej.
A teraz pytamy, jaka przyszłość czeka Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu. Władze uczelni od lat ubiegają się o statut akademii i wyznaczają sobie ambitne cele, by marzenie spełniło się do 2020 roku. Ale na przeszkodzie może stanąć tak zwana ustawa 2.0. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi konsultacje w sprawie zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym. Przepisy mogą brutalnie przerwać sen o akademii dla PWSZ. Środowiska akademickie i część ekspertów dla uczelni zawodowych widzą inną przyszłość, daleką od miana uczelni badawczej czy badawczo-dydaktycznej. 4000 studentów, w tym żacy z zagranicy, możliwość doktoryzacji w dwóch dyscyplinach i miano akademii. To plan kaliskiej PWSZ na 2020 rok. Czujemy się odpowiedzialni za budowanie, wychowywanie młodej inteligencji polskiej. Młodej inteligencji skupionej wokół nowoczesnych obiektów badawczych Akademii Kaliskiej. Gdybyśmy nie wierzyli, że to są plany realne, to by nam się trudno żyło. Życie władzom kaliskiej PWSZ może utrudnić nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, która jest właśnie konsultowana w środowisku. Według jednej z proponowanych koncepcji PWSZ-ki otrzymają statut publicznych uczelni zawodowych, w skrócie PUZ. Nie wiemy, co właściwie miałoby oznaczać PUZ, ale no nie będę się wypierać, że no nie mam gdzieś tam takiego zmartwienia, bo i tak może być oczywiście. I tak może być. I to też trzeba zdecydowanie powiedzieć. Tak jest. Tego się boimy. Strach władz wszystkich wyższych szkół zawodowych w Polsce jest uzasadniony. PWSZ-ki według nowej ustawy mogą zostać skategoryzowane jako uczelnie dydaktyczne, a nie badawcze. To oznacza, że nie mogłyby prowadzić studiów doktoranckich, czyli spełniać warunków ubiegania się o statut akademii. Jeżeli mielibyśmy się nazywać publiczne uczelnie zawodowe, to byłby to jakiś rodzaj niewykorzystania naszych możliwości i być może lepiej zostać akademią, być może zmienić nazwę, być może zostawić nazwę wyższe uczelnie zawodowe i szkolić zawodowo na wysokim poziomie, ale też, jak mówimy, na poziomie akademickim i nie umiem do końca odpowiedzieć na pańskie pytanie, jak to będzie wyglądało we wrześniu. Profesor Pisarska-Krawczyk przekonuje, że potencjał kaliskiej PWSZ widzi i docenia również sam wicepremier Gowin i w nim dostrzega szansę na uniknięcie niewątpliwego spadku prestiżu tego typu uczelni. Z pewnością będziemy zabiegać o możliwości doktoryzowania i nad tym pracujemy, drodzy państwo. I tutaj no nie damy się zbić z pantałyku. Jeżeli ustawowo nie będziemy mogli tego zrobić, to i tak znajdziemy drogę. Władze PWSZ przekonują, że jeśli nawet nie uda się obronić koncepcji Akademii Kaliskiej, to potencjał, który uczelnia stworzyła i ciągle rozwija, nie zostanie zmarnowany. Ośrodki badawcze i nowe wydziały stawiają kaliską uczelnię wysoko pośród tego typu szkół w Polsce. PWSZ rozwija współpracę z firmami w regionie i to nie tylko kaliskim. Uczelnia inwestuje też w rozwój Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni. W tym zamiejscowym wydziale od 1 października funkcjonować będzie m.in. pielęgniarstwo. Równoległy rozwój wydziałów w Kaliszu, z tym we Wrześni, ma wzmocnić całą uczelnię i zapewnić napływ studentów z regionu Poznania. To jest wszystko PWSZ Kaliski. Gdziekolwiek byśmy nie korzystali z laboratoriów i ze współpracy z firmami. Ale to jest nasza szkoła kaliska. I pokazuje obraz Kalisza, czy powiedzmy aglomeracji ostrowsko-kaliskiej, bo i w Ostrowie przecież mamy swoich przyjaciół, z których pomocy korzystamy. Mówię o szpitalu, mówię o domach pomocy społecznej, mówię o rozmaitej współpracy też z władzami. Także aglomeracja ostrowsko-kaliska, nasza kaliska PWSZ w różnych miejscach. Rektor kaliskiej PWSZ uczestniczy w konsultacjach społecznych nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. W kontaktach z ministerstwem i środowiskiem akademickim reprezentuje wspólne stanowisko wyższych szkół zawodowych w Polsce. Czy głos tego środowiska będzie na tyle silny, by zapewnić dostatnią przyszłość tego typu uczelniom? Dowiemy się we wrześniu. Już po raz 24 w Kaliszu odbyły się wielkopolskie spotkania churalne Carmen Sacrum. Tym razem oprócz gospodarzy zaprezentowały się chóry z Łodzi i niemieckiego Hamm. Zespoły katolicki, protestancki i prawosławny zaśpiewały we wspólnym koncercie pod hasłem „Abyśmy byli jedno”. Amen.
Jak mówią organizatorzy Carmen Sacrum, to spotkania dedykowane i Bogu, i ludziom. Ideą festiwalu jest propagowanie churalnego śpiewania nie tylko na chwałę Pana, a zatem oprócz koncertów w Bazylice odbywa się przynajmniej jeden przy Baszcie Dorotce, podczas którego na przykład chór z Cham zaśpiewał m.in. światowe szlagiery w języku angielskim, a chór chłopięco-męski z Kalisza pieśni o Józefie z Towarzyszeniem Orkiestry Rozrywkowej. W tym roku podczas Carmen Sacrum postawiono na ekumenizm, więc oprócz chóru Bazyliki Kaliskiej zaprezentował się wspomniany ewangelicki chór Kantaty 86 z miasta partnerskiego Cham pod dyrekcją Wernera Granca oraz chór Katedry Prawosławnej Świętego Aleksandra Newskiego z Łodzi, którym kieruje Adam Tomaszewski. Jest to dla nas przede wszystkim wielki zaszczyt, bo to już wiadomo 24. edycja tego festiwalu. Jest to dla nas też szansa do rozwoju, bo zawsze tego typu festiwale, koncerty i wyjazdy są taką mobilizacją dla chóru i jakby szansą na dalszy rozwój dla nas. No są też wielką przyjemnością i radością, że możemy w ten sposób jakby wychwalać Boga razem ekumenicznie z innymi też chórami, innymi zespołami. Churalne spotkania w Kaliszu to nie tylko radość wspólnych występów, ale także możliwość wymiany doświadczeń artystycznych i organizacyjnych. To również przypieczętowanie na gruncie towarzyskim wcześniej podjętych zobowiązań dotyczących na przykład międzynarodowej współpracy. Takie kontakty zostały nawiązane bardziej oficjalne już rok temu podczas wizyty pana Wernera Granca, dyrygenta tamtejszego chóru z Cham. I ta współpraca trwa już od roku, to jest wymiana nut, wymiana utworów. No a w tym roku zostali oni zaproszeni na właśnie tegoroczną edycję Carmen Sacrum Festival. Przyjęli, za rok my jedziemy do nich. My, to znaczy chór chłopięco-męski Bazyliki Kaliskiej pod dyrekcją Marka Łakomego. Festiwal Carmen Sacrum organizowany jest przez Towarzystwo Śpiewaczy Echo w Kaliszu, działające przy parafii Świętego Józefa, a finansowany z budżetu miasta Kalisza w ramach mecenatu kulturalnego. A na koniec magazynu miejskiego zaglądamy na portal faktykaliskie.pl. Miał użyć słów TK i kopnąć kobietę w gardło. Do tego bulwersującego incydentu miało dojść w przedszkolu. Poszkodowana to nauczycielka, a domniemany sprawca to pięciolatek. Dyrekcja mówi o nieszczęśliwym wypadku i nie potwierdza, że padł wulgaryzm. O szczegółach sprawy piszemy na portalu faktykaliskie.pl. I tym kończymy wtorkowy magazyn miejski. Już za chwilę prognoza pogody. Spotykamy się jutro. To wszystko teraz. Do zobaczenia. Upalny dzień może zakończyć się burzami i opadami deszczu, którym towarzyszyć będzie silniejszy wiatr. Wieczorem na termometrach 23 stopnie, na barometrach 997 hektopaskali. Noc początkowo pochmurna, później zacznie się przejaśniać. Nadal możliwe wyładowania atmosferyczne. Termometry pokażą 14 stopni. Środa słoneczna i ciepła. Poranek pogodny, w ciągu dnia zacznie przybywać chmur. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni, na barometrach 993 hektopaskali. Pascale.